Ostatnie poselstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa brzmiało: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i da się ochrzcić i będzie ochrzczony, zbawiony będzie. I ci, którzy dzisiaj siedzą przed nami, zrozumieli poselstwo słowa, przyjęli słowo i w związku z tym poprosili o chrzest. Przyzwyczajeni jesteśmy, ponieważ wywodzimy się z takich kultur chrześcijańskich, gdzie chrzci się niemowlęta. Oświadczam na podstawie Bożego Słowa, że nie ma ani jednego zapisu w Piśmie Świętym, które by poświadczało tego rodzaju praktykę. Już sam fakt, samo słowo, o którym przed chwilą wspomniałem, brzmi i sam fakt dowodzi, kto uwierzy. A więc katechumen, chrzczona osoba musi najpierw uwierzyć. Oczywiście zrobić tego nie mogą ani niemowlęta, ani nieświadome dzieci. Mogą to zrobić tylko osoby dojrzałe, dorosłe, świadome swojego czynu. I świadomie też mogą poprosić o chrzest. Aby nie było takich oto wymówek, z jakimi się dość często tu i ówdzie spotykamy. Mnie się nikt nie pytał, czy mam, czy nie mam być ochrzczony. Nikt nie respektował i nie uwzględniał mojej woli. Zrobiono to wbrew mojej woli. Dlatego my robimy tak, jak zaleca Pismo Święte. Oni sami wyrazili taką wolę, aby zostać ochrzczonymi. I w związku z tym zostali po pewnym przeegzaminowaniu ich, czy naprawdę wierzą, dopuszczeni do chrztu. Nie dziwcie się więc, że dzisiaj chrzest to nie chrzest niemowląt, ale chrzest dorosłych. A ja chciałbym dziś, drogie siostry, drodzy bracia, drodzy goście, mówić na temat duchowego testamentu apostoła Piotra. Posłużmy się, aby ten temat zgłębić, posłużmy się jego drugim listem, pierwszym rozdziałem, czytajmy od 12 wiersza. Dlatego zamierzam zawsze przypominać wam te sprawy, chociaż o nich wiecie i utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie. Uważam zaś za rzecz słuszną, dopóki jestem w tym ciele, pobudzać was przez przypominanie. Wiedząc o tym, że iż rychło trzeba mi będzie rozstać się z życiem, jak mi to zresztą Pan nasz Jezus Chrystus objawił, dołożę też starań, abyście także po moim odejściu stale to mieli w pamięci, gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości. A więc chcę mówić na temat duchowego testamentu apostoła Piotra. Aby można było spisać testament, muszą być spełnione pewne warunki. Po pierwsze, trzeba mieć coś, co można by było testamentem przekazać. Jeśli się nie ma niczego, to cóż przekazać można? A więc po pierwsze, testamentodawca musi mieć co przekazać w testamencie. Co mógł przekazać Piotr? Przecież gdy został wezwany przez Pana na brzegu jeziora Genezaret, zostawił swoje łodzie, zostawił swoje sieci i nie wiadomo, co się z nimi stało. Czy poszły na przetarg, na licytację, czy ktoś nimi potem zarządzał. W każdym razie
ani łodzi, ani sieci Piotr nie mógł nikomu przekazać w testamencie, bo już nimi nie dysponował. W momencie, gdy postanowił iść za Jezusem, poszedł nie na pół gwizdka, jak mówimy, ale poszedł na całość. Po drugie, nie mógł przekazać srebra i złota, bo nie miał. Pamiętacie, w 3 rozdziale Dziejów Apostolskich do chromego człowieka Piotr powiada: spójrz na nas, srebra i złota nie mamy, ale to, co mamy, to ci dajemy. Ktoś słusznie powiedział, że Piotr nie miał tego, czym dysponują współczesne kościoły, srebra i złota. Ale miał to, czym nie dysponują współczesne kościoły, moc Pana. A więc nie mógł przekazać ani srebra, ani złota, bo ich nie miał. A poza tym trudno jest powiedzieć, komu Piotr mógł cokolwiek przekazać. Co prawda Biblia mówi, że miał żonę, ale czy miał dzieci? Tego już Biblia nie wspomina. Żonie pewnie nie miał już co przekazywać, ponieważ pewnie była już mniej więcej w tym samym wieku, co i on. Natomiast, jak powiedziałem, o dzieciach Biblia nie wspomina. A więc ani jeden warunek nie mógł być spełniony, ani drugi. Nie było spadkobierców, prawdopodobnie nie było spadkobierców, a po pierwsze nie było co ofiarować. A zatem co i komu mógł przekazać apostoł Piotr? Aby to, drodzy, zrozumieć, musimy trochę przyjrzeć się jego życiu. Pamiętacie, że kiedy łowił ryby, poniósł w swoim biznesie krach. Powiada: tej nocy nic nie złowiliśmy. A więc powiedzielibyśmy po dzisiejszemu, że splajtował, nie odniósł sukcesu. I wtedy akurat nad jego załamaniem i przygnębieniem stanął Jezus i powiedział: pójdź za mną. I Piotr poszedł, jak już wspominałem. I od tego momentu możemy śledzić jego charakter, jego naturę. Naturę Piotra, charakter Piotra. Był to zdumiewający charakter, zdumiewająca natura. W jego życiu bezustannie pojawiały się amplitudy. Raz był bardzo wysoko, jak choćby wówczas pod Cezareją Filipową, kiedy powiedział: tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. Tego nikt nie powiedział. To powiedział Piotr. Ale już za chwilę ta amplituda schodzi w dół, bo to on jako pierwszy usiłuje powstrzymać Jezusa przed pójściem na Golgotę. A potem znowu na górze przemienienia wzniósł się ponownie wyżej. Ale za chwilę, kiedy pewna kobieta pyta go: Piotrze, przecież ty byłeś z nimi tam w Galilei. Kobieto, co ty mówisz? Nie znam go. 3-krotnie Piotr zapiera się Pana Jezusa Chrystusa. A więc jego życie to życie wysokości, wychodzenia na wysokości. Jego życie to także życie schodzące w dół. Podobne zresztą i do życia wielu z nas. Miewamy bowiem w naszym życiu chwilę takiego serdecznego nastroju, uniesienia, ale miewamy także i chwilę głębszej zadumy, a nawet chciałoby się powiedzieć coś na pograniczu depresyjności. Tak jest bowiem życie. Ale to trwało do pewnego czasu. To trwało do pewnego momentu. Ten moment za chwilę opiszę. Zanim go jeszcze jednak opiszę, to słów parę na temat tego listu, w którym zawarty jest jego testament. To się działo gdzieś około roku 67. Piotr przebywał w tym czasie w Rzymie, w więzieniu, w oczekiwaniu na wyrok śmierci. Chciał najpierw uciec z tego miasta.
świadom, że Neron usiłuje go pozbawić życia, chciał uciec. Nie wiem, czy to jest prawdą, co pisze Henryk Sienkiewicz w swojej książce Quo Vadis, ale chciał uciec za namową chrześcijan. I kiedy uciekał z miasta, zobaczył jakiegoś człowieka, który idzie tą samą drogą w przeciwną stronę. I kiedy się spotkali, rozpoznał w tej postaci swojego mistrza. Rozpoznał Jezusa. I kiedy Jezus go zapytał, dokąd Piotrze idziesz, usłyszał w odpowiedzi, że ucieka przed prześladowaniem. Ucieka przed tym, aby go nie uśmiercono z powodu wiary, z powodu wiary w Jezusa Chrystusa. A wtedy usłyszał, skoro ty uciekasz, to ja idę do Rzymu, aby umrzeć po raz drugi. I to dokąd idziesz? Quo vadis. Tak mocno zabrzmiało w uszach Piotra, że bez namysłu Piotr zawrócił, aby wrócić z powrotem do Rzymu. Niechżeż to będzie zawstydzeniem dla nas, że tak, dla tak zwanego świętego spokoju nie chcemy się ludziom narażać, wydając świadectwo o Jezusie. Co ludzie powiedzą, jeśli ja bym teraz po raz drugi chciał się ochrzcić? Jeśli się przyznam, że jestem wierzącym człowiekiem, jeśli się przyznam w szkole, w pracy, co ludzie powiedzą? Ale Jezus nam dzisiaj zadaje pytanie, Quo vadis, dokąd idziesz? Dokąd zdążasz z tym swoim wstydem i z tą swoją obawą? I tak jak wspomniałem, Piotr zawrócił i wrócił z powrotem do Rzymu. Miał tylko jedną prośbę do swoich oprawców, aby go nie krzyżowali w taki sam sposób, jak jego mistrz został ukrzyżowany. Aby go ukrzyżowali głową w dół, ponieważ uznał, że nie jest godny umierać taką samą śmiercią, jaką umierał jego mistrz. I właśnie wtedy, kiedy siedział w więzieniu, w oczekiwaniu na egzekucję, napisał drugi list do zborów. I w tym liście czyni testament. I w tym liście powiada, że przekazuje im coś, czego ich nauczał przez całe swoje życie. Pewnie wiele tematów poruszał. Niewątpliwie wiele tematów poruszał, ale zogniskował to, te wszystkie tematy, zawarł te wszystkie tematy w dwóch tematach. Powiada, że przekazał im, że oznajmił im po pierwsze moc, a po drugie powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa. A więc uważał, że te wszystkie tematy, których ich nauczał, które przez całe życie głosił, można skupić w tych dwóch tematach podstawowych i zasadniczych. Moc i powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa. I drogie siostry i drodzy bracia, gdy się bliżej przyjrzymy tym dwom myślom, moc i powtórne przyjście Pana Jezusa, to są to dwa nierozłączne, nieoddzielne tematy. Nie będziemy dzisiaj rozważać tego drugiego tematu, powtórne przyjście Pana Jezusa. Tyle razy z tego miejsca o nim mówiliśmy i mówimy, i mówić będziemy, dopóki nie nastąpi powtórne przyjście Pana Jezusa. Ale pozwólmy sobie dzisiaj na to, aby się zastanowić nad tym, co jako pierwsze apostoł Piotr wymienił. Moc. Moc i powtórne przyjście. Co miał na myśli Piotr, kiedy mówił o mocy? Widzicie, o mocy można teoryzować. Ja nie wierzę w to, aby Piotr mówił jako o mocy, jako o teorii. Nie mówił o mocy jako o wiedzy. Ale to, że mówi o mocy, to ma głębszy sens. Powiedziałem wcześniej, jak wyglądało życie apostoła Piotra. Był chwiejny, był impulsywny, był raz rezygnujący, raz się wznoszący, a więc ta amplituda
to tak jak wskazówka zegara. Raz halleluja, a drugi raz opuszczona głowa. I znowu w drugą stronę. Takie było życie apostoła Piotra. Takie życie często jest charakterystyczne i dla współczesnych chrześcijan. Ale drodzy siostry, drodzy bracia, to trwało do pewnego momentu. W pewnym momencie nastąpił przełom. Jednego dnia nastąpiła radykalna zmiana, przełom, po którym to już się nie powtarzało. Jak wiecie, ten moment nastąpił wtedy, kiedy 120 przez 10 dni oczekiwało na coś, czego nie wiedząc na co oczekują. Oczekiwali w górnej sali na polecenie Jezusa, idąc, oczekujcie, aż otrzymacie moc z wysokości. I poszli, i On wśród nich, i czekali. W Dzień Zielonych Świąt Duch Święty z całą swoją mocą stąpił na nich. Zostali napełnieni mocą z wysokości. I od tego momentu to ten sam Piotr, ale nie ten sam Piotr. Przedtem przed jedną kobietą zapierał się znajomości z Jezusem. A teraz, gdy ich wyśmiewano, gdy mówiono o nich, młodym winem ci szaleńcy się popili, bo mówią, bełkocą jakimiś językami. Wtedy wstał Piotr i powiedział, nie, myśmy się młodym winem nie upili. I jak wiecie, tłumaczy tym wszystkim, którzy się naśmiewali, drwili, kpili, że to jest właśnie to, co obiecał prorok Joel, co się ma wydarzyć w czasie ostatecznym. A potem zdobył się na coś, o co bym go nigdy nie posądzał. Tym wszystkim, którzy tam byli, wprost w twarz zarzucił, wyście Chrystusa ukrzyżowali rękami bezbożnych. Umiłowani, to już nie jest ten sam Piotr, choć to jest ten sam Piotr. A potem dalej, kiedy mu zakazano, aby nie nauczał już w imieniu Jezusa, zadał to retoryczne pytanie. Pytanie polegające, brzmiące mniej więcej w ten sposób. Kogo należy bardziej słuchać, Boga czy ludzi? Z Bogiem nie pójdziemy na kompromis. Absolutnie, trzeba zawsze stawać po stronie Boga, choćby to czekało nas, choćby oczekiwały nas z tego powodu konsekwencje. Źle robisz, jeśli ze względu na ludzi unikasz na wypełniania woli Bożej. I w związku z tym Piotr powiedział, nie, my na kompromis nie pójdziemy. To jest ten sam Piotr, ale to nie jest ten sam Piotr. A potem dalej i dalej i dalej. Trzeci rozdział, jak już wspomniałem, mówi, że Jan i Piotr wstępowali do świątyni o godzinie 9 na modlitwę, a pod bramami świątyni siedział sparaliżowany człowiek. Ten wyciągnął żebraczą rękę, a Piotr zwrócił się, spójrz na nas, my srebra i złota nie mamy, ale to, co mamy, to ci dajemy. W imieniu Jezusa Chrystusa wstań i chodź. Ludzie się zbiegli, bo myśleli, że mają przed sobą jakiegoś cudotwórcę, jakiegoś bioenergoterapeutę, ale Piotr powiada, to nie myśmy zrobili. Odwraca uwagę od siebie i wskazuje na Jezusa. Chciałbym, kochani, na tej podstawie wysnuć dwa bardzo ważne wnioski. Moc, o której tutaj mówi Piotr, zadziałała w nim. Skonkretyzujmy, powiedzmy, moc Ducha Świętego, bo to o tę moc chodzi. Zadziałała w Piotrze jakby w dwóch kierunkach. Po pierwsze, dokonała zmiany jego życia. Czy możecie się ze mną zgodzić i powiedzieć na to amen? To był ten sam Piotr, ale to już nie był ten sam Piotr. Moc, którą przyjął w Duchu Świętym, dokonała zmiany jego życia. Ustała jego strachliwość, ustał jego lęk, ustały jego obawy, kompromisy i tak dalej. Ten Piotr już nie był tym samym Piotrem. I o to przede wszystkim chyba Bogu
chodzi w waszym życiu i w naszym życiu. Abyśmy nie tylko przyjęli moc Ducha i chełpili się, że jesteśmy zielonoświątkowcami, przeżyliśmy chrzest z Duchem Świętym, ale aby Jego obecność w naszym życiu była potwierdzona zmianą naszego życia. Ludzie to widzieli, że to jest ten sam Piotr, ale to nie jest ten sam Piotr. Przypuszczam, że otwierali oczy ze zdumienia. Przecież to on się zapierał jeszcze tak niedawno Jezusa. Przecież to on miewał te chwiejne wyznania. A teraz byli pełni zdumienia, co się z tym Piotrem stało. I być może go niektórzy nawet pytali: Piotrze, skąd ty wziąłeś tę moc, tę świętą odwagę do wyznawania Jezusa? Otrzymałem ją wraz z osobą Ducha Świętego. I to było to pierwsze. Ale może zapytacie, dobrze, no ale ja też zostałem napełniony Duchem Świętym, a nie widzę ani, a zwłaszcza nie chodzi o mnie, ale ci, którzy mnie otaczają, jeśli jesteśmy szczerzy, możemy powiedzieć, nie widzą tej przemiany w moim życiu. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź jest tylko jedna. Duch Święty niczego nie robi na siłę. Nie bierze gwałtem naszego życia. Czyni na tyle, na ile Mu pozwolimy. Jeśli Mu pozwolimy dotykać naszego życia i przemieniać je, to może mniej my to nawet zauważymy, a ludzie zauważą i powiedzą: o, ci, którzy się tam w Betelu ochrzcili, to są zupełnie już teraz inni ludzie. I niech tak się stanie. Ja muszę wam powiedzieć, choć odstępuję trochę od tematu, ale ostatnio czytam, studiuję Księgę Estery. I natknąłem się tam na pewien wiersz i musiałem się głęboko nad nim zastanowić. Bo oto Haman, wróg Żydów, postanowił ich unicestwić. Pamiętacie? A jeśli nie, to czytajcie Księgę Estery. Wszyscy. I w pewnym momencie Mordochaj za pośrednictwem Estery u Achaszwerosza, króla babilońskiego, wstawia się za Izraelitami. I tam jest jeden wiersz, złoty wiersz. Powiada Estera do Achaszwerosza: jest jeden lud. Kto zna ten cytat? Nie znacie tego? Rozsiany między wszystkimi narodami świata, ale w sposób zasadniczy różniący się od wszystkich ludzi. Chcecie, żebym wam to przeczytał? Przeczytajcie sobie to raczej sami. Ja nie mam czasu. A więc jest jeden lud odróżniający się od wszystkich innych ludzi. Czym się odróżnia? Sposobem bycia, kulturą zachowania, mający inne prawa niż wszystkie ludy. Nie przestrzegają oni praw królewskich. To też nie jest rzeczą korzystną. Tak oskarżą ich, ale ja zwróciłem uwagę, że jest jeden lud rozproszony między innymi ludami i oddzielony od innych ludów we wszystkich prowincjach Twojego królestwa. Inny lud, odróżniający się. Odróżniające sposoby mówienia. Czy mogą ludzie powiedzieć, słuchając siebie, no to jest inny lud. Sposobem postępowania. Czy mogą ludzie o nas powiedzieć, to jest inny lud, choć między nami mieszkają. A nawet, może za daleko się posuwam, sposobem ubierania się. Też się odróżniają. Zachowują swój sposób, swój styl. Nie upodabniają się do tego świata. Jest inny lud. Widzicie, Żydzi, gdziekolwiek byście nie byli, poznacie ich. Będąc w Nowym Jorku, nie problem rozpoznać Żyda na ulicy. Będąc w Jerozolimie, no to żaden problem. Pojedziecie do Krakowa, natychmiast Żyda poznacie na ulicy. Inny sposób chodzenia, inny sposób mówienia, inny sposób stroju,
zupełnie, zupełnie inni ludzie rozproszeni między innymi narodami. I coś z tego musiało być także w życiu Piotra. Ta moc, którą otrzymał od Pana w Duchu Świętym, zmieniła go od wewnątrz. On już nie był tym samym Piotrem. Czy moc Ducha Świętego, którego przyjąłeś, zmienia twoje życie? A jeśli nie, to oznacza, że stawiasz mu jakieś bariery, że go ograniczasz, że mu nie pozwalasz. Bo Duch Święty nie jest gwałtownikiem. On może tylko tyle i tylko tyle, na ile mu pozwolimy. A czy zdajecie sobie sprawę, że to jest ważne w przededniu powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa? Widzicie, dlatego Piotr łączy te dwa tematy, moc i powtórne przyjście. Jeśli Duch Święty nas nie przemieni, a jest mowa o przemianie naszego życia, apostoł Jan powiada, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale się jeszcze nie objawiło, czym będziemy. Ale wiemy, że gdy On przyjdzie, będziemy do Niego podobni. Podobni, jeśli Mu pozwolimy na przemianę naszego życia. Jeśli będziemy chcieli być innym ludem pośród tego ludu zepsutego i pełnego grzechu. Prawda? Prawda? Halleluja. A więc jeśli pozwolimy Duchowi Świętemu, aby nasze życie było przemienione przez tę moc, o której mówi apostoł Piotr. A to jest ważne w przededniu powtórnego przyjścia Pana Jezusa. Druga ważna myśl. Ale chciałbym, żebyście zauważyli, że Piotr tej mocy, którą otrzymał z góry w formie egoistycznej, nie zatrzymał tylko dla siebie. Nie myślał tylko o sobie, nie myślał tylko o końcu swojego nosa. Czy pamiętacie, no już o tym, co mówiłem, trzeci rozdział, który następuje po drugim rozdziale. Po drugim rozdziale, gdzie jest mowa o otrzymaniu tej mocy. Nagle Piotr, otrzymawszy tę moc, zrozumiał, że jego życie stało się źródłem, że w nim zamieszkała moc Boża. I oto powiada do tego chromego, srebra i złota nie mam, ale mam coś. Nie, to nie jest moje, to mi zostało dane z góry. Mam coś i to, co mam, to ci daję. O czym to świadczy? O tym to świadczy, że Piotr nie tylko sam został tą mocą w jakiś sposób zbudowany, napełniony, ale on ją także przelewał dalej, przekazywał dalej. A co Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana w 7 rozdziale? Kto pragnie, niech do mnie przyjdzie i pije. A kto się napije tej wody, którą ja mu dam, z jego wnętrza popłyną rzeki żywe. Tak więc my tę moc możemy zatrzymać na poziomie naszego wnętrza, ale możemy się otworzyć na tyle, żeby ta moc także z nas wypływała. Apostoł Paweł powiada, że ciała nasze są świątynią Ducha Świętego. Prawda? A w Ezechiela proroka czytamy, że spod progu świątyni płynęły rzeki. Widzicie więc, możemy Ducha Świętego zablokować i nie pozwolić Mu dokonywać przemiany naszego życia, ale możemy też Ducha Świętego zablokować i nie pozwolić Mu, aby wypływał z naszego wnętrza i udzielał błogosławieństwa tym, na przykład, których odwiedzamy albo z którymi rozmawiamy. Nie wiem, czy są tu braterstwo podżorscy. Odwiedziliśmy wczoraj siostrę Grzegorzek i ona powiedziała coś takiego. Kiedy tu byli braterstwo podżorscy, taki pokój z nich emanował. Pozostawili w tym naszym domu pokój. Pomyślałem, to jest to. Amen? To jest to. A więc nasze życie musi emanować pokojem, miłością. Ale to się dzieje wtedy, kiedy się na to odblokujemy, kiedy pozwolimy Duchowi Świętemu na to, żeby nas zmieniał, ale także przez nas
przekazywał, przelewał błogosławieństwo na innych. Posłużę się to może przykładem i na tym skończę. Kiedy kopano kanał Suezki, wiecie, gdzie on jest, w okolicach Egiptu, to przekopywano pustynię. I ktoś zauważył, że kiedy przekopano kanał Suezki i puszczono wodę z jednej strony, to ta woda wpływała do tego kanału wykopanego na pustyni i w pierwszej kolejności nasycała okolice tego kanału. A więc piasek nasycała, wchłaniał piasek tę wodę, wchłaniał, ale kiedy się napił już na tyle, że nie mógł pomieścić więcej, woda płynęła dalej. I dalej, aż do kolejnego morza. I tak to ma być w naszym życiu. Przyjmijmy tyle mocy z wysoka, tyle mocy ducha, aby nasze życie zostało nasączone Jego obecnością, żeby miłość Jego była rozlana w naszych sercach. Ale na tym nie poprzestańmy, przekazujmy ją i powinniśmy ją przekazywać dalej i dalej. I kiedy Piotr mówi, oznajmiliśmy wam moc, to nie była moc ludzka, inna, tu chodziło o moc z wysokości. On sam jej doświadczył i on sam ją przekazywał. A o tym niech świadczy fakt, że nawet gdy szedł ulicami Jerozolimy, wynoszono chorych ludzi, kładziono na ulicy, a cień przechodzącego Piotra powodował, że ci ludzie byli uzdrawiani. Ostatnia moja usługa na tym miejscu mówiła, że całe pismo przez Boga zostało natchnione. Niezmienna jest wola Boża. Bóg poszukuje także ludzi otwartych na przyjęcie, na przemianę i na to, aby pozwolili działać Duchowi Świętemu w swoim życiu. Słuchajcie, kochani, wchodzimy w coraz to trudniejsze czasy. Coraz więcej zła, coraz więcej grzechu, coraz więcej bezprawia. Coraz bardziej kłuje nas to w oczy. Coraz bardziej narzekamy na to, jak bardzo zło się rozszerza. Tak się zastanawiam. Czyż Chrystus miałby przyjść po taki słabowity Kościół, po taki struchlały, przerażony Kościół, siedzący gdzieś za zamkniętymi drzwiami, albo nawet zapierający się wyznania, kim jest Jezus, żeby ludzie Mu nie dokuczali? Czy Jezus po taki Kościół zamierza przyjść? Jak sądzicie? Nie. Ja sądzę, że Jezus przyjdzie po Kościół pełen mocy, pełen ducha. Przyjdzie po Kościół, który pozwolił Duchowi Świętemu na to, aby jego życie, jego postawa została zmieniona, ale równocześnie, aby moc Ducha Świętego emanowała, przejawiała się przez ten Kościół. A Kościół to kto? To Michał Chydzik, to Darek, to pastor, pomocnik pastora. A Kościół to, nie pomylimy się, kiedy powiemy my. Bóg od nas w tym czasie ostatecznym oczekuje przejawiania Jego mocy. I Piotr w dziedzictwie niejako poprzez testament przed swoją śmiercią przekazał nam tę radosną wieść, błogosławioną wieść o możliwościach Ducha Świętego, idącą w kierunku przemiany naszego życia i dotykania błogosławieństwem innych ludzi. Niech nas Pan błogosławi. Amen.